W nocy z 7 na 8 października 1942 roku oddziały Armii Krajowej przeprowadziły dywersyjną akcję zbrojną Wieniec 1, zaplanowaną przez dowódcę AK generała brygady Stefana Roweckiego Grota. Celem operacji był paraliż linii kolejowych wokół Warszawy z możliwością wykolejenia niemieckich transportów kolejowych jadących na front wschodni. W ramach akcji Wieniec 1 7 patroli minerskich liczących około 40 osób dokonało podłożenia i zdetonowania ładunków wybuchowych w trakcie przejazdu transportów niemieckich. Ruch kolejowy został skutecznie zatrzymany. Akcja dywersyjna w pełni się powiodła.